Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikaza i dzisiaj korzystając z tego, że mam ładny makijaż, to nagram sobie drugi film, który będzie Book Haulem. Wiem, że sporo osób lubi, wiem, że sporo osób nienawidzi, ale zdecydowanie dużo osób je ogląda, więc dlatego te Book Haule pojawiają się często, bo po prostu no ma to jakiś tam sens z punktu widzenia twórcy. No i przechodzimy do rzeczy. Ogólnie 24 książki spośród tych, które dzisiaj tutaj pokażę, to mogą być propozycje, które już kojarzycie, ponieważ pojawiały się w shortsach na moim kanale. Są to książki z kalendarza adwentowego, który wygrałam w zakładzie z mężem. No i on mi taki kalendarz adwentowy sprezentował, codziennie w grudniu otwierałam, jeśli macie ochotę nadrobić, to zapraszam, ale teraz też pokażę te książki, no i o reszcie też opowiem to i owo. Także przechodzimy do rzeczy, bo na pewno nie będzie to najkrótszy film świata. Po pierwsze, pięknie wydane dwa kolejne tomy serii Szklany Tron, Sary J. Maas, kolorowe grzbiety, kolorowe brzegi. W tym miesiącu kolejne dwa tomy wychodzą, także w tym roku mój plan jest taki, żeby poznać całą tą serię. Sprzyja temu właśnie nowe wydanie, opowieść o zabójczyni, która ma jakieś tam swoje różne przygody. Przesłuchałam już w audiobooku ten prequel opowiadania do tego, no taka prosta rozrywka, trochę młodzieżowa, trochę taka z vibe'em lat przeszłych, ale bawiłam się nieźle, także mam nadzieję, że na tych kolejnych tomach, które są takimi cegłami grubymi, też będę się dobrze bawić. Kolejne propozycje z kalendarza, Rodzina Bordziów, Mario Puzo, czyli opowieść o korupcji, chciwości, zdradzie i grzechu. Z tego co kojarzę, tutaj będzie coś o papieżu, który w ogóle miał dzieci i prowadził jakąś tam swoją polityczną grę i jednocześnie to wszystko w tym Watykanie. Ciekawa jestem, szczególnie po tym, jak czytałam właśnie Ojca Chrzestnego. Bardzo spodobało mi się pióro Mario Puzo, więc myślę, że mogę kontynuować i właśnie mam też Rodzinę Bordziów do przeczytania na ten rok, bo nie wiem, czy wiecie, ale te 24 książki, które dostałam w kalendarzu, weszły w skład kolejnego zakładu. Jeśli je wszystkie przeczytam w tym roku, to w następnym grudniu znowu dostanę kalendarz adwentowy. Także jest o co walczyć. Kolejna propozycja to Mouse, czyli komiks, taki też kultowy już, znany wielu osobom. To jest taka chyba metafora historii II wojny światowej. Z tego co kojarzę, to jest historia ojca naszego twórcy tutaj, autora. I tutaj są myszy i koty. Myszy to są chyba Żydzi właśnie, a koty to są naziści. Nie wiem, ale się dowiem. Jak wspomniałam, jest to rodzaj komiksowego klasyku, więc w tym roku również się z chęcią z nim zapoznam. Dalej mamy dwie książki Steinbecka, tylko nie wiem, gdzie mam tą drugą, żeby Wam tutaj tak pokazywać w miarę. O, razem. Mam tak, Tortilla Flat oraz Grona Gniewu, czyli muszę je przeczytać w tym roku. No i Tortilla Flat to jest historia, która toczy się zaraz po I wojnie światowej i śledzimy tutaj losy potomków hiszpańskich konkwistadorów w Stanach Zjednoczonych. Osadzony to jest właśnie w dzielnicy Tortilla Flat, ale jakie to jest miasteczko, nie wiem. No i to ma być taki retelling trochę legendy o królu Arturze i jego rycerzach, a to wszystko osadzone w takim środowisku osób, które no kombinują, nie chce im się pracować, dużo piją, zalecają się do kobiet i są generalnie takimi cwaniaczkami i ma być jakoś tam rłaśnie. Tak, także Tortilla Flat i kolejna książka to Grona Gniewu, tak jak już pokazałam. Grona Gniewu, powieść osadzona w latach 30. XX wieku i generalnie ja ten zamysł na fabułę kojarzę z powieści Christine Hanna. Ta powieść była źle napisana i ogólnie nie polecam, ale temat jest jak najbardziej ciekawy. To jest historia rodziny, która migruje z Oklahomy bodajże do Kalifornii za pracą, bo to są lata kryzysu i w takich różnych reklamach, folderach reklamowych, ulotkach ta Kalifornia jest pokazywana jako kraina mlekiem i miodem płynąca, gdzie jest praca, gdzie jest dobrobyt. No i ci ludzie postanawiają właśnie wyjechać z całą rodziną, a na miejscu okazuje się, że tej pracy do końca nie ma, że są źle traktowani przez miejscowych, bo widzi się w nich zagrożenie. No i bieda, bieda, bieda. I to jest historia, która ukazuje wyzysk amerykańskich farmerów i zagrożenia, które niesie ze sobą kapitalizm. I właśnie z tego powodu przez jakiś czas ona była zakazana w Stanach Zjednoczonych, bo uderzała jakby w takie typowo amerykańskie wartości. Ale na pewno jest to historia po prostu prawdziwa, opowiadająca o losach osób
które milczały, o których się właśnie nie mówiło. Także Gnula Gniewu na ten rok. Tak, jestem trochę przerażona tym wszystkim, ale jedziemy dalej. Cyrk Nocy, książka przez długi czas niedostępna. Ostatnio było wznowienie i dostałam też w kalendarzu adwentowym. Historia osadzona w końcówce XIX wieku. Tajemniczy cyrk, taki magiczny, w którym, wiadomo, można się bawić, oglądać kobiety, gumy i inne tam cuda, klaunów i cuda na kiju. W tym cyrku występuje taka para, chłopak i dziewczyna, którzy całe życie uczyli się magii, żeby robić jak najlepsze takie widowisko i mają się ze sobą zetrzeć w takiej rywalizacji, ale nie wiedzą, że stawka jest dość wysoka, stawką jest chyba ich życie w tej bitwie, w tym konkursie, a ich taką największą bronią jest wyobraźnia i liczą na to, że miłość ich ocali, coś w tym stylu. Realizm magiczny. Z tego co kojarzę, wiele osób lubi, ale wiele osób też jest przeciwnych tej książce. Ale jestem ciekawa. Jestem ciekawa po prostu tego fenomenu, że ta książka się jakoś tak wyprzedała i była taka tajemnicza z innej beczki, chociaż dalej fantasy, cykl wiecznego cesarza Laura Gajego, czyli twórczyni serii o Axlin, o strażnikach Cytadeli. Tutaj pomysł na fabułę jest taki, że mamy do czynienia z takim wiecznym właśnie cesarzem, który po śmierci odradza się w jakimś tam innym ciele zawsze. Aha, rządzi państwem przez 1000 lat, po czym umiera i się odradza w innym ciele. No i właśnie tym razem się odrodził w ciele dziewczyny, 17... Nie, to jest 17 wcielenie, chciałam powiedzieć, że 17-latka. Vintenella Landala, to jest ta dziewczyna, dłuższego imienia nie dało się wymyślić. No i ta dziewczyna zaczyna się uczyć swojej roli, jak być właśnie cesarzem. I pojawia się tutaj też jakiś niepokorny młodzieniec. I kiedy losy się skrzyżują tych dwojga, to losy cesarstwa i w ogóle to wszystko przyjmie jakiś tam nieoczekiwany, nieciekawy obrót. Podejrzewam, że będzie dobra ta książka, jest super wydana, czyli tak jak lubimy, takie bouncy, fluffy. Podejrzewam, że będzie dobre, bo z tego co czytałam pierwszy tom Axlin 2 lata temu czy 3 lata temu, to dobrze pisała ta autorka i miała super pomysły, bardzo oryginalne, także się tego spodziewam po tej książce również. Cmentarz Osobliwości, czyli książka Pauliny Händel, fantasy, cwaniaczek, ulicznik, który oszukał swojego szefa i ucieka tak jakby przed nim, przed karą, dostaje spadek po swoim dalekim krewnym, którego w ogóle nie kojarzył nawet. Staje się niby bogaty, bo ma posiadłość i przyległe grunty, ale wśród tych jego posiadłości znajduje się również cmentarz. Cmentarz osobliwości i ogólnie tutaj pomysły Pauliny Händel są naprawdę nietuzinkowe. Bardzo podoba mi się to, gdy autorzy tworzą swoje własne światy, nie liczą na to, że mamy w głowie jakiś konstrukt i na tym się starają opierać, tylko od A do Z kreują coś zupełnie nowego i to konstruują po prostu w swoich książkach. Tak jest w przypadku tej propozycji. Zaczęłam ją już słuchać sobie w audiobooku akurat i jak na razie jest okej, to jest młodzieżówka. Także raczej lżejsza też propozycja. I co my tu mamy dalej, co by wam tu pokazać? Olivia Blake, One for My Enemy, autorka Atlas Six. Niedługo wychodzi też drugi tom, a to jest chyba po prostu pojedyncza powieść niezwiązana z tym cyklem. Tutaj mamy do czynienia z magicznym Nowym Jorkiem, ale jednocześnie mam wrażenie po imionach szczególnie, że będą tu jakieś inspiracje Rosją. To jest świat, w którym dwa zwaśnione rody czarownic ze sobą walczą i śledzimy losy Maszy Antonowej, która musi ukarać winowajcę jakiegoś tam złodziejaszka, którym okazuje się jej jakaś tam dawna miłość, jej pierwsza wielka miłość i musi to zrobić dla matki i ogólnie to jest taka bohaterka, która ma bardzo mocne takie poczucie obowiązku i robi też wszystko, by chronić swoją młodszą siostrę, która z kolei zakochuje się w jakimś tam niebezpiecznym mężczyźnie, wchodzi w niebezpieczny romans, no i też ta Masza jakiś tam ma romans, rozlew krwi, konflikt, czary. Mam nadzieję, że będzie tutaj napakowane to wszystko akcją. Ojej, obrazki, jakie fajne, namalowane jakby farbą olejną, tak trochę ilustracje wyglądają. No nic, znowu jest to kolejna książka, którą muszę przeczytać w tym roku. I One for My Enemy. Niech będzie. Dalej. Teraz trochę bardziej klasyka, czyli 100 lat samotności Ericha Marii Remarka, chciałam powiedzieć. Gabriela Garcia Marqueza, czyli Ameryka Południowa. Ogólnie od wielu lat chciałam tę książkę przeczytać, ale jednocześnie duży respekt czuję przed tą historią.
która była pisana przez autora chyba za 20 lat. I ogólnie tutaj połączył Marquez dzieje swojej rodziny trochę, jakieś różne legendy, odniesienia literackie, odniesienia do baśni, do Biblii, także będzie to napakowane różnymi znaczeniami i trochę się boję, że mnie to przerośnie. To ma być historia jednej rodziny, którą dotyka fatum kazirodztwa, więc po prostu brzmi to trochę creepy, trochę niepokojąco. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym zrozumiała wszystko, żebym się tutaj mogła wypowiedzieć elokwentnie na temat tej historii. No bo tak jak mówię, jest to historia, którą chciałam poznać już od kilku dobrych lat, a nigdy nie było okazji. Teraz jest okazja w postaci zakładu, także będzie czytane również i to. I kolejna propozycja to seria skandynawska, Powiedziała, że nie żałuje, Tomi Kinnunen, czyli opowieść o Finlandii, opowieść o II wojnie światowej i o kobietach. To jest historia, domyślam się trochę, będzie to o kobietach, które po zakończeniu II wojny światowej na granicy norwesko-fińskiej muszą podjąć decyzję i oddalają się, uciekają w kierunku Laponii, w kierunku takich opuszczonych miejsc. Mimo wszystko widzą te skutki działań wojennych i każda z nich też ma swoją trudną historię, również właśnie związana z wojną i ma to być mało czarno-białe, to znaczy mało będzie takich jednoznacznych ocen losów ludzkich i konkretnych bohaterów i też odniesienie do historii, do prawdziwych osób. Także super, miałam na oku tę książkę i chciałabym w tym roku więcej tych książek z serii skandynawskiej przeczytać, co nie powinno być trudne, skoro w życiu przeczytałam tylko Pożegnanie z Afryką z tej serii. Ale liczę, że pojawi się na przykład Krystyna, córka Lawransa w tej serii, aż się prosi po prostu, żeby była. Także wydawnictwo poznańskie podpowiadam, jeśli możecie, to spróbujcie. Kolejna propozycja to Retelling Mitologii, czyli Eneida Marilu Oliwa. Tak naprawdę niewiele o tej książce mogę Wam powiedzieć, poza tym, że jest to retelling Eneidy Wergiliusza, który to też no, nie czytałam jakby tego oryginalnego tekstu, więc nie do końca jestem w temacie. To jest ogólnie historia Eneasza, który po wojnie trojańskiej zmierza do Kartaginy, ale główną bohaterką jest tutaj Dydona, czyli królowa tej Kartaginy, która właśnie założyła to miasto-państwo i z perspektywy właśnie kobiecej ma być ta historia poprowadzona. Też zostanie przeczytana przeze mnie, jeśli chcę wygrać zakład. I co tu jeszcze miałam z kalendarza adwentowego? Jeszcze kilka tych propozycji. Jak zostać swoim terapeutą? Czyli teoria i praktyka panowania nad mózgiem i emocjami. Jakoś tak mnie zainteresowała też ta książka, także no, również się zapoznam. Jakaś tam psychologia popularna. To może być dobre, ale może niekoniecznie też. Muszę się za mną po prostu przekonać. I z podobnej serii, z podobnego tematu mamy Małe traumy. Dr. Meg Arroll, czyli o takich małych różnych wydarzeniach, które w sumie nie są traumatyczne, ale jednocześnie są trudne, więc w jakiś sposób odciskają się piętnem na osobie, która w sumie jest zdrowa, nie ma jakiegoś tam PTSD ani nic w tym stylu, ale ma jakieś takie sytuacje. Nie wiem do końca, mikroagresje, trudne relacje rodzinne, toksyczna pozytywność, gaslighting. To może być nazywane małymi traumami. Zobaczymy. Ogólnie nie jestem za tym, żeby wszystko było traumą nazywane, ale zobaczymy w jaki sposób nasza autorka podchodzi do tematu. Kolejna propozycja to będzie coś na azjatycki miesiąc w lutym, już mam to zaplanowane. Piersi i jajeczka Mieko Kawakami, czyli historia trzech kobiet, historia chyba dwóch sióstr i córki jednej z nich i różne podejścia do kobiecości, do macierzyństwa, do swojego ciała i też relacje pewnie między nimi. Mam nadzieję, że ta książka przypadnie mi do gustu bardziej niż Heaven, tej autorki, od którego ja się trochę odbiłam, ale już się nie mogę doczekać tego, by sprawdzić, jak autorka poprowadzi tę historię. Liczę na to, na co ja liczę, że będzie oryginalnie i że zobaczę w tej książce coś, czego jeszcze nigdy nie odkrywałam. Zobaczymy. Okładka na pewno bardzo ładna, tutaj światło pada na nią i ją oświeca, także jedziemy dalej po prostu. Co tu mamy? Pod szepczącymi drzwiami TJ Klune. Ja jeszcze nie czytałam żadnej książki tego autora, ale mam w planie w tym roku no tą i jeszcze jedną, albo nawet dwie, także liczę na to i trzymam kciuki, że mi się spodoba. Nawet nie wiem do końca jaka to jest kategoria, czy to jest młodzieżówka? Nie wiem, chyba tak. Opowieść o mężczyźnie,
który umiera, ale chyba do końca nie jest w stanie się pogodzić z tą swoją śmiercią. Mamy jego pogrzeb, przychodzi do niego żniwiarz i on do końca jakby tego nie łapie, że umarł, ale trafia chyba właśnie do przyprawy Harona, no takiej dziwnej herbaciarni jakby, i dopiero później zaczyna się orientować, że on właśnie umarł. To ma być historia chyba o rozliczeniu swojego życia i o naprawianiu tego, co się zepsuło za życia, bo właśnie nasz bohater odkrywa, że w sumie to nikt nie jest smutny po jego śmierci i trochę go to boli właśnie, i po śmierci stara się coś jeszcze naprawić, to co zepsuł za życia. Ponoć emocjonująca i wyciskająca trochę łzy, także Może się uda, że ta książka mi się spodoba. Teraz jeszcze dwa klasyki, jeden polski, jeden zagraniczny. I tak, Znachor Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Czytałam już tę książkę kilka dobrych lat temu, ale nie miałam swojego egzemplarza, a tutaj taki ładny, także bardzo się cieszę. No i będzie Lilith. I świetnie, bo też wydaje mi się, że drugi tom będzie w tym samym wydaniu wydany w lutym, więc może właśnie drugi tom przeczytam, bo do drugiego nigdy nie dotarłam. To jest opowieść o znanym warszawskim chirurgu, który w wyniku jakiegoś tam wypadku, chyba pobicia, traci pamięć i trafia na prowincję, gdzie leczy ludzi jako znachor, bo nie pamięta, kim jest, ale ta pamięć taka związana z leczeniem została. Bardzo dobry klasyk polskiej literatury. Doskonale się mi go wtedy czytało, tym poprzednim razem, i z chęcią do niego wrócę. Teraz też widziałam w ogóle, że w Biedronce ma być też jakieś wydanie ze świata książki znachora. Też ładne bardzo, mogę wam tu wkleić okładkę, także zapraszam. Natomiast nie jestem pewna, czy jedno wydawnictwo musi aż tyle różnych wydań tej samej książki pokazywać, bo już nie wiadomo, za co się brać, a może na złość nie kupować nic. No ale mam Znachora i pewnie drugi tom też się u mnie pojawi i chciałabym się sobie przypomnieć tę historię. I to tyle. Ogólnie bardzo polecam. I druga też książka, znowu pięknie wydana, znowu ze świata książki, klasyk literatury rosyjskiej tym razem. Ogólnie ja tę książkę czytałam jako lekturę w liceum i nie podobała mi się. Była po prostu za ciężka, zbyt przytłaczająca i o tej biedzie, o tym nurzaniu się w nieszczęściu ludzkim. Mam wrażenie, że ci rosyjscy pisarze, niektórzy bardzo to lubią. Ale podejmuję wyzwanie i postaram się tę książkę przeczytać w tym roku po raz drugi i sprawdzić, czy coś się być może w mojej percepcji tego dzieła zmieniło. To jest historia chłopaka, mężczyzny, który zabija lichwiarkę i później trochę ukrywa to, ale wyrzuty sumienia zżerają go od środka. No i tak to się mniej więcej toczy. Szczegółów nie pamiętam, ale pamiętam, że męczyłam się. Oj, męczyłam się przy tej książce, ale daję jej szansę drugą, ponieważ no jest to klasyk i chciałabym go mocniej może zrozumieć, bardziej się zaangażować w tę historię. Ludzie się zachwycają i muszę się jeszcze raz przekonać, czy ja też się być może jeszcze zachwycę. Kolejne książeczki, no to mamy tutaj Beth O'Leary, Ostatni dzwonek, czyli romans. Lubię tę autorkę, to jest jedyna tak naprawdę twórczyni powieści romantycznych, którą lubię, którą cenię, ale słyszałam, że to jest chyba jej najgorsza powieść. Mam nadzieję, że nie, chociaż z opisu tutaj mamy taką parę, która pracuje w recepcji pewnego hotelu i oni biorą przeciwstawne zmiany, żeby tylko się nie spotykać, bo tak bardzo się nienawidzą. Pewnego razu znajdują w tym hotelu jakieś chyba pierścionki zaręczynowe i postanawiają odnaleźć tą parę, do której należą te pierścionki. Tam też wchodzi w grę to, że jest jakiś pożar czy jakieś w ogóle zniszczenie w tym hotelu i muszą zacząć razem pracować, no i też muszą odnaleźć właścicieli tych pierścionków, no i ruszają razem, pewnie dojdzie do romansu. Po tym opisie dużo jestem w stanie przewidzieć, ale chciałabym, by ta powieść jednak mnie odrobinkę jeszcze zaskoczyła. Ale to zobaczymy. Jest też audiobook, więc możliwe, że w formie audiobooka się zapoznam. I młodzieżówka Monday nie przyjdzie, Monday's not coming, czyli Tiffany D. Jackson, kolejna powieść tej autorki. Historia o dziewczynie, która pewnego razu nie przychodzi do szkoły i jakby znika. Nikt zdaje się tym nie przejmować, poza najlepszą przyjaciółką naszej głównej bohaterki, czyli naszej tej zaginionej bohaterki. Ta jej przyjaciółka Klaudia prowadzi takie swoje właśnie śledztwo i próbuje odkryć, co tak naprawdę się wydarzyło. Coś też o tej rodzinie Monday, jest tam coś nie tak, jakieś relacje trudne.
Także mam nadzieję, że będę się dobrze bawić, ale wiem, że też książki tej autorki są dość trudne. Czy tutaj są jakieś trigger warningi? Nie widzę, jest 16+, ale to może znaczyć wszystko i nic. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. Czarne Słońce Rebeki Roanhorse. Widziałam w zapowiedziach MAGA, że kolejny tom ma być w tym roku, także jeśli lubiliście tę historię, to sygnalizuję już, chociaż oczywiście w konkretnych zapowiedziach premier w kolejnych miesiącach na pewno jeszcze o tym będę opowiadać. I mam nadzieję, że do momentu premiery uda mi się to przeczytać, chociaż szanse są marne. To jest science fiction czy fantazy. Powiem Wam, że jak na szybko przeczytałam opis, to go nie rozumiem, musiałabym się w to zagłębić. Prawdopodobnie najlepiej poznać tę książkę po prostu ją czytając. No chyba będzie to jakiś tam epic czy tam high fantasy, aż tak się nie znam na tych rozgraniczeniach. Sama nie wiem, więc jeśli jesteście zainteresowani, to sobie przeczytajcie ten opis, bo ja nie jestem w stanie go streścić tutaj teraz na szybko. Natomiast przejdźmy dalej do Saturnina Jakuba Małeckiego. Mój plan jest taki, żeby czytać te powieści Małeckiego w miarę po prostu się z nimi zapoznawać. Kilka tam mi jeszcze zostało, a kolejna powieść w tym roku się ponoć szykuje. To jest powieść, która słyszałam, że jest trochę podobna chyba do Rdzy tego też autora. Opowieść o Saturninie, chłopaku, który w drodze do szkoły przez błąd na bilecie wyobraża sobie, że tam autobusem jeździ, że ten autobus zahacza o jakieś tajemnicze krainy i bardzo mocno ten świat fantazji jest dla niego ważny. No i też jest tutaj opowieść tego dziadka. 20 lat później Saturnin pracuje w Warszawie, już w jakiejś tam korporacji, jest chyba sprzedawcą. No i dostaje telefon z domu, że dziadek zaginął, wraca w rodzinne strony, musi się skonfrontować ze swoją przeszłością, z historią też dziadka, no i próbować go jakby odnaleźć. Także liczę na pozytywne emocje podczas czytania tej książki. No i kolejna powieść z serii butikowej Dom w Riverton, Kate Morton. Ta książka jest w ogóle, ma chyba najpiękniejszy kolor ze wszystkich propozycji właśnie z serii butikowej. Wklejka też bardzo ładna. No, mnie jest bardzo łatwo kupić z takimi błyskotkami i kolorowymi rzeczami. Natomiast jeśli chodzi o treść, to jest znowu powieść taka obyczajowa. Wydaje mi się, że będzie to sympatyczna lektura. Z tajemnicą rodzinną w tle, dwie linie czasowe, 1924 rok i chyba to był Sylwester, fajerwerki, zabawa, bal, podczas którego nad jeziorem odbiera sobie życie pewien młody poeta i od tego momentu dwie siostry, dziedziczki tego Riverton przestają się w ogóle do siebie odzywać i później 1999 rok i 90-letnia kobieta, która jest ostatnią uczestniczką tego pamiętnego balu, który położył się cieniem na rodzinie i tej posiadłości w Riverton i przyjeżdża do niej reżyserka, która chce nakręcić film o śmierci tego młodego poety, o tym samobójstwie. No i otwierają się klapki w umyśle naszej starszej bohaterki, która zaczyna po prostu snuć tą opowieść i będziemy odkrywać tajemnice tego wszystkiego. Myślę, że będę się dobrze bawić, bo opis jest też interesujący. No i tutaj z kalendarza adwentowego byłoby to wszystko. Także przechodzimy już do innych książek. I tutaj dostałam w prezencie od Justyny, którą pozdrawiam serdecznie, Nekroweta drugi tom, czyli kontynuację pierwszego tomu. Ile sensu miało to zdanie? Czyli opowieść o techniczce weterynarii, która leczy magiczne stworzenia, cozy fantasy. Bardzo mi się podobał pierwszy tom. Był taki spokojny, mięciutki, utulający, fantazy z weterynarią. Bardzo, bardzo polecam. A drugi tom też liczę na to, że mi się spodoba. Też jest w TBR-ze na ten rok. Tak samo Sharon Bolton, Pakt, czyli chyba jeden z ulubionych takich kryminałów Justyny. Już mi kiedyś go polecała wcześniej. No i coś tutaj psychologiczny suspens widzę na okładce. I opis jest, powiem Wam szczerze mówiąc, interesujący. Historia grupy maturzystów, którzy świętują właśnie zdanie egzaminu i wejście w nowe życie. Natomiast dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, do zbrodni. I główna bohaterka nasza, czyli Megan, bierze na siebie całą winę i przez to wszystko trafia do więzienia. Ale bierze tą winę na siebie tylko pod warunkiem, że każdy z tych jej znajomych odda jej później przysługę. I 20 lat później wychodzi z więzienia i rozpoczynają się, jak tutaj w opisie widzimy, igrzyska
Śmierci? To ja sobie dopowiedziałam, że śmierci. Igrzyska czas zacząć. Czyli po prostu będzie się zgłaszać nasza bohaterka do tych swoich znajomych po zaległe przysługi. Ciekawe. Naprawdę brzmi to ciekawie i aż się zachęciłam sama, żeby to przeczytać. Kolejne książki, które chcę pokazać, to nie jestem w stanie ich unieść. Jest ich aż 11 i nie będę tego nawet robić. Seria o Lipowie z drugiej ręki. Pozdrawiam znowu Justynę, bo to jej książki. A, proszę bardzo. Nie podniosłam wszystkich, ale naprawdę można nimi robić sobie siłownię w domu. O, nie jestem pewna, czy to są wszystkie, czy któreś od swoich nie dodałam. Także mam w tym momencie prawie całą serię. Brakuje mi tylko jednego tomu w tym momencie, bodajże 11 czy 12. Nie pamiętam aż do końca. No i przyznam Wam szczerze, że ja te książki słuchałam sobie przed założeniem kanału i na samym początku w audiobookach, ale chciałam je mieć też na półce, no i udało się właśnie, mam je we własnych rękach, na własnych półkach. Mimo że już je znam jakby, to postanowiłam też mieć je na swoich półkach. I co? No niektórzy lubią, niektórzy wręcz przeciwnie. Historia o policjantach z Lipowa, którzy rozwiązują zagadki kryminalne. Czasem mniej, czasem bardziej odjechane. Ale ja się bardzo dobrze bawię zawsze przy okazji tych książek. Także mam i to. A jeśli już mowa o Katarzynie Puzyńskiej, to również mam książkę Bezgłos, którą udało mi się już poznać. No i tutaj nie za bardzo dobrze się bawiłam. To jest debiut w kategorii horror tej autorki. No i nie powiedziałabym, żeby to było bardzo udane spotkanie, ale oczywiście więcej we wrapupie. Historia młodej kobiety, która ucieka z Warszawy chyba do miejscowości Wieszcze, o ile nie mylę, Wieszcze, tak? Się udaje, ma podjąć pracę jako nauczycielka, ale w sumie to ona tak ucieka przed policją, przed światem, bo ma jakieś tam swoje za uszami właśnie. Popełniła jakąś zbrodnię, tak przynajmniej wynika z opisu, ale okazuje się, że w miejscowości Wieszcze też dzieją się dziwne i niepokojące rzeczy, których ona początkowo właśnie nie rozumie, i dochodzi też do morderstwa. Ta kobieta znajduje szczątki zamordowanej kobiety, później to wszystko jest posprzątane i wmawia się jej, że nigdy nie było takiej osoby, czy też nigdy nie było właśnie takiej sytuacji. No i nasza główna bohaterka jakby rozwiązuje zagadkę poniekąd, a poniekąd po prostu zagadka rozwiązuje się sama. Dla mnie przekombinowane i trochę nudne, ale tak jak mówię, więcej opowiem Wam zdecydowanie później. Raczej ja jestem team Lipowo, a te inne książki naszej Katarzyny Puzyńskiej to tak mniej do mnie przemawiają. Kolejna książka, którą udało mi się już przeczytać, to Pomoc domowa Fridy McFadden. Bardzo polecam. Bardzo polecam. Ta książka podobała mi się bardziej niż Millennium, chociaż jest to innego rodzaju kryminał. Bardziej bym powiedziała, że w stronę thrillera. Opowieść o młodej kobiecie, która jest w bardzo trudnej sytuacji. Mieszka w samochodzie, nie ma pracy, jest trochę zdesperowana. No i odpowiada na ogłoszenie nabór na pomoc domową właśnie w bogatej rodzinie. Dostaje tę pracę. No i wszystko wydaje się spełnieniem jej marzeń i potrzeb. Natomiast jej pracodawczyni jest dziwna, wydaje się być chora psychicznie, bardzo źle ją traktuje, robi bałagan w domu, raz jej mówi jedno, a później jej wmawia co innego. I ogólnie psychologicznie pierwsza ta część jest, no, ciężka przynajmniej dla mnie była do przejścia. Nie ze względu na to, że była źle napisana, czy coś w tym rodzaju, coś mi nie pasowało, po prostu bardzo mocno się stresowałam tym, co się działo w tej książce i bardzo mocno się angażowałam. Także ogólnie to już Wam mogę ją polecić, tą książkę. I co? A później druga część to jest już w ogóle taki roller coaster, że naprawdę można ją przeczytać na raz. Także niech to samo świadczy o tym, jak bardzo dobra jest moim zdaniem ta książka i w kategorii kryminałów, thrillerów top. Tak naprawdę top i tyle. Opowiem o niej też jeszcze raz we wrapupie. Chwieje mi się tutaj wieżyczka, ale jeszcze mamy kilka książek. No i dobrze. Książki, które pokazywałam w poprzednim filmie, czyli Kazuo Ishiguro, Nie opuszczaj mnie. Wylosowałam ją do przeczytania w tym miesiącu. Też taki, wydaje mi się, już współczesny klasyk. Opowieść o szkole z internatem, w której dwójka, no taka para, chłopak i dziewczyna, liczą na to, że miłość pozwoli odwrócić ich los, który wydaje się z góry przesądzony. Ogólnie uczniowie w tej szkole niby mają bardzo fajnie, wygodnie i super, ale nie mogą opuszczać z jakiegoś powodu tej szkoły. I czytałam jakiś komentarz, jakąś opinię na temat tej książki, że właśnie autor tak
delikatnie, powoli daje nam takie podpowiedzi, o co tak naprawdę chodzi w tym świecie, bo to tak jak wspomniałam, rodzaj chyba takiej dystopii, przynajmniej ja tak wnioskuję. Zaraz mi te książki tutaj przysypią. Kolejna propozycja to Heartstopper, piąty tom. Kolejny tom komiksu o romansie dwóch nastolatków. I nic więcej nie wiem, oprócz tego, że też będę czytać w tym miesiącu. I dalej Forthwing, czyli książka, którą wybrałam do przeczytania w tym miesiącu razem z Wiedźmami Emily Hart jako książki miesiąca w puszystym klubie książki, do którego Was zapraszam. Wpadnijcie na Instagram i tam jest taki czat, w którym będziemy dyskutować na temat tych książek. Także polecam. Jak na razie bawię się dobrze, bo już oczywiście zaczęłam tę książkę trochę czytać, trochę słuchać, trochę się przerzucam właśnie, żeby to sprawnie, szybko szło. To jest romantazy. Na razie tego romansu nie ma zbyt wiele, chociaż już pewne zaczątki widzę i zaznaczam je sobie, jak mam jakby na to ochotę, zaznaczam sobie tymi znacznikami, żeby później móc o tym opowiedzieć więcej. Historia o dziewczynie, która była wychowywana na skrypkę, uczona na skrybę, bo jest taka raczej krucha fizycznie, delikatna, ma chorobę kości, że się jej tam łatwo łamią, łatwo urazy. No i ma też niezwykły wygląd, szare czy tam srebrzyste oczy i srebrzyste włosy. Natomiast jej matce coś tam strzela do głowy i upiera się, by nasza główna bohaterka została jeźdźczynią smoków, jeźdźcą smoków, jeźdźcem. Trudne słowo. No bo ogólnie ta matka jest generałą szkoły tej jeźdźców smoków, tak. Tutaj jest też historia tego typu, że grozi jakaś wojna, jakiś konflikt z gryfami, mamy o tych smokach, w ogóle w tej szkole jest dość tak trudno, klimat igrzysk śmierci, kadeci ze sobą walczą, mają do wykonania różne próby, różne zadania, no i to wszystko jest zwieńczone budowaniem relacji ze smokiem, bo to smoki wybierają swoich jeźdźców. I jest to taka bardzo zażyła relacja, bardzo taka głęboka. Także ja na razie się dobrze bawię, ale spodziewam się, że jeszcze nie jeden raz się skrzywię w tej książce, bo cały czas czekam na ten obiecany wątek romantyczny. Podejrzewam, że będzie on koślawy, ale no nie wiem. I ogólnie jestem dobrze nastawiona teraz i liczę na to, że będzie dobrze. Kolejne trzy książki są z wydawnictwa Stara Szkoła, dwie nowe, jedna z drugiej ręki i zacznijmy właśnie od niej. Ostatnia Arystokratka, czyli opowieść czeskiego autora, którą polecała mi bodajże Brygida. Także liczę na dobrą zabawę i liczę na humor, bo tak mi się kojarzy, że ta książka będzie z jakąś tam humorystycznym twistem. I to jest z tego, co tutaj przeczytałam, powieść o rodzinie Amerykanów, którzy przyjeżdżają do Czech, żeby przejąć dawną siedzibę swojego rodu wraz z zatrudnionymi kamerdynerami, pokojówkami itd. i muszą wejść w rolę tych arystokratów. Także może będzie zabawnie, zobaczymy, przekonamy się. I dwie kolejne książki, Szczelina Józefa Kariki. Tutaj, szczerze mówiąc, wiele nie wiem, więc muszę sobie przeczytać ten opis teraz szybko, ale widziałam wiele zachwytów u różnych osób i że jest to taka dziwna, niepokojąca książka. W tej książce autor snuje historię jakiegoś pasma górskiego, w którym giną osoby w niewyjaśnionych okolicznościach i jednocześnie nasz główny bohater to Igor, który zdobywa tytuł magistra, no ale do pracy idzie jako robotnik budowlany i jakoś tam przypadkowo na swojej pierwszej chyba budowie znajduje tajemnicze płyty gramofonowe, gdzie znajdują się, zapisany jest historia mężczyzny, który się błąkał po tych górach przez 3 miesiące, no i ma być tajemniczo i ma być dziwnie. Także liczę na dobrą zabawę i liczę na duże emocje w przypadku tej książki. No a kolejna to Ogród Petry Dworzakowej, czyli autorki Wron. To jest historia księdza, który wychodzi chyba ze swojego stanu duchownego ze względu na trudne relacje z przełożonymi chyba i też z parafianami. Ma coś ogólnie też na sumieniu, jakieś demony przeszłości tutaj wchodzą w grę i wraca do domu swoich dziadków, które odziedziczył i zaczyna, nie wiem, pielęgnować ogród, ale też pewnie będziemy się dowiadywać więcej o jego przeszłości. Pewnie trudna książka, ale trudno się mówi i się czyta. I idzie się dalej. Kolejna propozycja z Vinted to Obca Diany Gabaldon. Czy ja jej nie pokazywałam już na kanale? Chyba nie, ale udało mi się ją dostać w niezłej cenie, jak na to, ile ona kosztuje normalnie, nie wiem dlaczego. I to jest powieść, takie fantazy trochę historyczne. Z czasów wojny kobieta przenosi się w czasie
do do XVIII wieku w Szkocji. I w zasadzie to jest tyle, co ja wiem o tej serii. To jest dość taka duża saga, napisana właśnie w iluś tam tomach. Każdy kolejny tom jest równie gruby jak to, albo jeszcze grubszy. No i zobaczymy, czy ja się z tym polubię. Kojarzę pewne motywy, które pojawiały się w tej serii ze względu na serial właśnie, którego sama nie oglądałam, ale gdzieś tam jakieś drobne urywki kojarzę. Generalnie bohaterka ze świata wojennego XX wieku przenosi się 200 lat wstecz i też wchodzi w taki świat pełen niebezpieczeństw, no i tutaj też romanse, z tego co ja kojarzę, ale zostawmy to, jak przeczytam, to się mocniej może wypowiem. I tutaj książka też, którą kupiłam na Vinted, ze względu na to, że już od jakiegoś czasu o niej myślałam, a ona też, tę okładkową cenę ma 7 dych, więc trochę dużo, a na Vinted właśnie była sporo tańsza i w bardzo dobrym stanie, więc się skusiłam. Tutaj ma być mowa znowu o jakimś domu czy instytucie dla dzieci z magicznymi zdolnościami i też ze względu na te zdolności są pewni prześladowcy, którzy próbują te dzieci prawdopodobnie wykorzystać do swoich celów. To jest w ogóle część pierwsza serii Mroczne Talenty i toczy się to wszystko w realiach wiktoriańskiej Anglii. Edynburg, jakie to jest państwo? Szkocja? Zobaczymy. To jest fantasy. Także jeśli się nie domyśliliście na podstawie opisu, to sygnalizuję, że jest to fantasy. Jedziemy dalej, szybciutko. Jedziemy. Kolejny tom, Wtem denat, Marta Kisiel, czyli komedia kryminalna, która toczy się w wydawnictwie. Widziałam gdzieś opinię, że jest to polska odpowiedź na Yellowface. Nie porównałabym do końca tych książek, chociaż wydawnictwo i tu, i tu, i tam się pojawia w pierwszym tomie. Morderstwo w wydawnictwie i no, zagadka kryminalna z humorem, który można lubić, można nie lubić, ale generalnie bardzo lekkie pióro i dobrze się bawiłam ogólnie przy tamtej książce, więc postanowiłam kontynuować również, więc to w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć o tej książce. Jest w TBR-ze na ten rok, także jak najbardziej. Stephen King, Holly, jedna z nowszych powieści wydanych też w Polsce tego autora i z tego, co ja się zorientowałam, to jest nie horror, tylko raczej kryminał. I występuje tu bohaterka, która już się pojawiała w innych książkach, ale wydaje mi się, że można to czytać nawet, kiedy się nie znało chociażby pana Mercedesa, bo chyba stamtąd znamy tą bohaterkę. No i wiem tyle, że to jest kryminał i nie będę sobie więcej tutaj czytać i spoilerować. Wolę podejść do tej książki z pewną dozą niewiedzy. Dalej mam kolejną powieść T.J. Clune'a, czyli Życie marionetek. I to jest pierwsza powieść science fiction tego autora. Wcześniej mieliśmy takie jakby fantasy bardziej, a tutaj już bardziej w stronę tego science fiction. To jest podobno historia łącząca opowieść o Pinokiu z opowieścią o robotach. Wall-E chyba jest ta bajka. Nie pamiętam, czy ja ją w ogóle oglądałam. Na pewno zatarło mi się to w pamięci, jeśli nawet oglądałam. No i ma być to jakieś tam połączenie. Ma być jakiś niezwykły dom zawieszony w koronach drzew i tam żyją właśnie trzy roboty, a trochę w ukryciu, jakaś tajemnicza gra z przeszłości, tajemnica, to jakieś porwanie androida. Nie wiem, podobno dobre. Chyba widziałam u Dr. Book opinię, że dobra zabawa była przy tej książce, ale jak wiadomo, jak zwykle się muszę przekonać sama i to jest też jedna z książek, która wygrała w Goodreads Choice Awards za zeszły rok właśnie. Kolejna książka to Fala Marii Krasowskiej, Young Adult o surferach. Też ma być tutaj rodzaj katastroficznej takiej sytuacji. Sydney i Paris mają wspaniałe rodzinne wakacje na Bali, surfują właśnie, ale nadchodzi tsunami i rozpoczyna się walka o przetrwanie. No i jakiś Elvis tu się jeszcze pojawia. Zrozumiały bogaty 16-latek. Jakoś tam ich losy się zaczynają ze sobą łączyć ze względu na właśnie tą katastrofę, bo w normalnym życiu być może im się to nie udało. Autorka jest znana, blogerka, tancerka, podróżniczka. Ja ją kojarzę z Instagrama, także zobaczymy, co tutaj zaproponowała w Fali Maria Krasowska. I kolejna propozycja to Oczy uroczne. Ja tę książkę już słuchałam w audiobooku bodajże w listopadzie. I to jest opowieść o Odzie, którą możemy kojarzyć z serii o Małym Lichu. I to jest trochę jej taka przeszłość, jej odkrywanie tego, kim jest. Ona przejęła Lichotkę po Konradzie Romańczuku, znaczy jakby ten teren. Nie chcę tutaj za dużo też mówić. Ogólnie bardzo ciepła, bardzo miła historia o
pogodzeniu się trochę ze sobą, ze swoją przeszłością. Też bardzo ładnie jest tutaj opowiedziana relacja międzyludzka, pewna. I mamy tutaj Bazyla, czyli czorta. Bardzo urocze są te książki Marty Kisiel właśnie z tej serii Dożywocie i duży smutek, że to ostatni tom i że to już wszystko. I zostały na otarcie łez dla mnie tylko te kryminały komediowe, które siłą rzeczy trochę mniej do mnie przemawiają niż te fantastyki Marty Kisiel, które są bardzo lekkie i bardzo ciepłe. I bodajże zostały mi już dwie ostatnie książki do pokazania. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam. Divine Rivals, dosłownie dzisiejsza chyba, jak to nagrywam, premiera, ale dostałam ją już z Empiku chyba 2 dni temu, więc trochę szybciej. Ale się za nią oczywiście nie zabiorę w tym momencie. To jest książka osadzona w czasach I wojny światowej, znaczy są pewne inspiracje z tej pierwszej wojny, ale to jest świat fantasy, gdzie jest jakaś wojna bogów, a nie taka wojna, jaką kojarzymy z historii. No i mamy tutaj opowieść o dwójce rywali, którzy pracują w... rywalów, którzy pracują w gazecie. To są dziennikarze, którzy ze sobą rywalizują, mają jakąś magiczną maszynę do pisania, z tego co kojarzę, i zaczynają pisać do siebie listy, to znaczy ten chłopak wie, że pisze do tej bohaterki, ale ona nie wie, od kogo dostaje te listy i tam zaczynają się bardzo dobrze dogadywać, chociaż w normalnym życiu oni się jakoś tam nie lubią i ze sobą rywalizują. Nasza główna bohaterka tutaj ma taki obowiązek, musi się zająć swoją matką chyba, która popada w alkoholizm i też właśnie zależy jej na tym, by utrzymać pracę, jak najlepiej zarabiać. No i w taki sposób to Divine Rivals się toczy. W ogóle myślałam, że ta książka będzie dłuższa, 350 stron, 340, i właśnie w tym momencie jakoś niedawno wyszedł drugi tom po angielsku, bo to jest dylogia. Ludzie się zachwycają, a ja nie wiem, zobaczymy. Fantasy z romansem, chyba ciekawy pomysł na świat, z tego co mi się tutaj wydaje po opisie, no bo ta pierwsza wojna światowa, ale tak przeinaczona trochę jakby. Zobaczymy, jak to wyjdzie, też na pewno będę niedługo to czytać. No i ostatnia książka to Witch, kolejny tom opowieści, komiksów o nastoletnich czarodziejkach. To już jest zbiorczy tom 11, także ta historia nie ma końca, ale mi to nie przeszkadza, bo bardzo, bardzo lubię tę historię. No i to tyle, co w dzisiejszym book haulu mam do pokazania. Chciałam już właśnie to wszystko nagrać, bo po pierwsze, tu są wszystkie książki, które do 31 grudnia były zakupione. Teraz od stycznia trochę staram się ograniczyć te zakupy, przynajmniej no, staram się, tak jak wspomniałam. Jedną książkę zamówiłam jak na razie z Vinted, bo ukazała się Kobieta w bieli, także jak dało się ją kupić w normalnej cenie, to od razu się zaopatrzyłam, nie czekałam. Ale ogólnie staram się trochę przystopować z tymi zakupami. I też chciałabym ułożyć po prostu te książki już na półkach, na swoich miejscach, zrobić bookshelf tour być może dla Was. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. Dajcie znać, jeśli czytaliście któreś z tych książek i czy je polecacie, czy wręcz przeciwnie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa pa.